żart, recenzja skończyła się szybciej niż później. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się tutaj, prawda, znów. Ja wiem, niektórzy z was mogą mieć déjà vu, co tutaj znów robi to coś, gdy przecież taka recenzja była z miesiąc, już chyba z dwa, albo nawet z trzy temu, a zaraz się okaże, że pewnie nawet może i cztery. Moi drodzy, co tu znów robi ten zestaw, mnie zapytacie, a ja wam odpowiem. Dostałem na swoje urodziny czwarte kanału, swojego bazowego kanału od Klockopedii, taki oto zestaw. No i cóż, z racji, że w tym polibaszku możemy mieć jedną z czterech alternatyw, to znaczy albo policjanta SWAT, albo budowlańca, albo takiego policjanta, albo takiego wojaka wojskowego, no to moi drodzy, ja liczę, że dzisiaj nam się uda trafić coś innego. W pierwszej wersji miałem tutaj SWAT-a, ja w ogóle patrzyłem, co się jakoś wymacać, pewnie by się dało, ale jest ciężko, aczkolwiek, no kto wie, pewnie by się dało to wymacać. Saszetki z Lego macam normalnie, tu fragment, akurat tu widzimy fajnie w miarę fragment instrukcji, ale akurat tyłu nie widzimy ni huchu, bo przecież to jest zafoliowane jeszcze w gazetce Scooby-Doo, moi drodzy. Nie wiem, czy to dzisiaj jest do dostania jeszcze, czy nie. Pewnie już nie. Więc wam nie będę mówił, lećcie do kiosków, chociaż pewnie w niektórych kioskach się dostanie jeszcze, bo w sumie, nie wiem, nie będę wam obiecywał, moi drodzy. Liczę jednak, że trafi mi się któraś z innych opcji. Ja już mówiłem na pierwotnej recenzji, ja najbardziej chciałbym dostać tego wojaka, gdyż moje miasto, haha, spytacie, wiem, kiedy miasto, jak się ogarnie? Moi drodzy, to jest bardzo ważne. Teraz właśnie była bardzo ważna informacja o tym, kiedy miasto i udzielił odpowiedzi. Moi drodzy, policjanta troszkę mniej, bo policji miasto już ma bardzo dużo. Budowlańca też w miarę mam coś podobnego, więc bardzo liczę, że trafi mi się wojsko. Już tutaj sięgam, moi drodzy, po nożyczunie. Nożyczunie już mam i oby to tylko nie była powtórka tego, co już mamy, czyli SWAT-owca, bo będę zawiedziony. Oczywiście to nie jest wina Klockopedii, oczywiście do Klockopedii już odnośnik mieliście w narożniku, więc mam nadzieję, że do kolegi na kanał wpadliście. Oczywiście ja za mało rozciąłem saszetkę, więc muszę ciąć jeszcze raz. Bardzo fajna jest ta opcja z blockami. Nie jest najtańsza opcja, bo dychę, wiecie, czasem za dychę dostajemy oryginalne Lego. Faktycznie tu mogłoby być jakieś większe oznaczenie, co mamy w środku, by nie błądzić, bo no, czy jest jakiś fanatyk, który kupił tyle tych gazetek, by zebrać wszystkie cztery? Wątpię. Ja przypuszczam, że one się jeszcze nieraz pojawią gdzieś kiedyś na wyprzedażach, typu 2-3 zł czy w innych gazetkach. A my co tutaj mamy w środku? No nie, 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 nie. Moi drodzy, no niestety mamy powtórkę. Ajajaj, nie powiem, nie jest źle, ale kurczę, mamy go i zupełnie przypadkiem ja go w ogóle mam nawet tu gdzieś obok. Czekajcie, tu jest cyk i tu jest cyk, moi drodzy, więc olejmy to, ja wam omówię ten zestaw tutaj. Nie, no żartowałem, nie będę go omawiał, bo kurde, jego recenzja już była. No cóż, ja sobie zestaw oczywiście otworzę, tu nie ma innej opcji. Zestaw będzie przeze mnie otwarty. No cóż, moje miasto będzie więc miało dwóch takich swatowców, ale no, nie będę ściemiał drugi raz tego, nie będę wam na oczach budował, nie będę, prawda, robił powtórki z rozrywki. Wpadajcie tu w narożnik, w tym momencie macie link do tamtej recenzji, obejście tamtą, zasilcie oglądalność tamtej recenzji. O, no szkoda, kurde szkoda, jednocześnie powoduje to, że bo... To jest mój pierwszy zestaw z podróbek, które mam w dwóch egzemplarzach. Nie sądziłem, że kiedykolwiek będę w dwóch egzemplarzach jakikolwiek zestaw podróbek, a tu proszę. Oczywiście, my tu trzeba docenić ciekawe klocki, typu brak nadruków na takich klocuchach, czy na tej tarczy, czy na samym hipolku. No, wygląda to tak samo, więc tutaj nie ma co absolutnie analizować. Blocki są na tyle porządne, że wątpię, żeby tu była różnica, bo wiecie, w Chińczykach czasem bywa tak, że jeden zestaw się różni od drugiego identycznego, ale blocki są na tyle porządne, że tu nic takiego się nie powinno stać. Brońka pewnie dalej jest gumowa, więc słabo. No mówię, wszystkie plusy i minusy tego zestawu wymieniłem tu w recenzji. Szkoda, 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 ale nie mniej. Klockopedia, wielkie dzięki za ten zestaw. No widzicie, recenzja skończyła się szybciej niż później. Co tu dużo gadać, recenzja skończyła się szybciej niż później. Ale no nie będę drugi raz miał tego samego zestawu. A szkoda, liczę jednak, że mówię, kiedyś na jakiejś wyprzedaży trafi mi się jeszcze ten tutaj wojak, ten tutaj żołnierz, ten tutaj typas. I że faktycznie to się skończy dobrze dla mojego miasta z takim wsparciem. No cóż, moi drodzy, poszło dzisiaj szybko. Widzimy się już w środę w kolejnym filmiku, później w niedzielę. Co środa i co niedziela jest filmik. No a czasem są jakieś lekkie obsuwy, różnie bywa, ale wiecie, no tak to już było na tym kanale. Ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną kolejny dzień pomimo tej powtórki. Mam nadzieję, że obejrzycie. Jeszcze raz was odsyłam do tej recenzji, która była tu, a tutaj macie jakieś inne jeszcze blocuszki, a tutaj macie subskrypcję, którą klikajcie, by nie przegapić przyszłych filmów. Bye! Bye.